przed kolejnym dłuższym weekendem. Witamy serdecznie w Onet Rano. Jarosław Kuźniar, Dominik, reżyser i cała ekipa serdecznie pozdrawiamy. Ten moment, kiedy zaczynają odliczać 4, 3, 2, 1, poszło. Zobaczcie, jak wygląda teraz Polska. Jest biało, jest niebezpiecznie, jest bardzo ślisko, zawieje, zamiecie śnieżne i spadająca dosyć mocno temperatura. To jeszcze nie jest ten czas, kiedy w Warszawie będzie minus 10 czy minus 15 stopni, ale w najbliższych dniach, uwaga, bo nocą temperatury spadać będą do nawet minus 21-22 stopni. W Warszawie w ciągu dnia temperatura też się obniży, a nie podwyższy. Na słońce nie liczymy. Natomiast teraz minus 5, a może być minus 6. W całym kraju, jeśli chodzi o pogodę, dużo opadów śniegu, bardzo silny wiatr, wysokie fale nad Bałtykiem. No i tak to będzie wyglądało. Proszę zobaczyć, gdzie tego śniegu najwięcej i jak z temperaturami. Jeśli chodzi o Warszawę, już mówiliśmy, minus 7 może się zdarzyć. Minus 5 będzie w ciągu dnia w Lublinie, minus 4 w Rzeszowie, w Zakopanem dużo śniegu i minus 7 stopni. W Krakowie minus 3. Na zachodzie trochę cieplej, minus 2 w Zielonej Górze, minus 3 w Gorzowie, minus 2 w Szczecinie, minus 2 w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Toruniu i w Poznaniu po minus 3 stopnie mniej więcej także. W samym sercu Polski minus 4 w Łodzi, Warmia i Mazury. Już teraz w Suwałkach minus 10 może być za dnia, teraz pewnie jeszcze zimniej, w Olsztynie minus 8. Trochę przejaśnień też się może zdarzyć, ale szykujcie się na bardzo silny wiatr i opady śniegu, raz bardziej, raz mniej intensywne. Będziemy dzisiaj rozmawiali z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ogólnopolskiego, zobaczymy, jak wyglądają ich zapowiedzi, bo Instytut Meteorologii alert pogodowy utrzymuje cały czas, ale przy okazji dzięki Targeo i automapie sprawdzamy, jak wygląda jazda do centrum stolicy teraz na przykład. Od strony Piaseczna prawie 60 minut, od strony Kabat 30 minut, od Jabłonnej na czerwono 52 minuty, od strony Łomianek do centrum Warszawy 68 minut, z Pruszkowa 52 minuty, z Nadarzyna 38, ze Starej Miłosnej około 46 minut, z Konstancina 51 minut. Żeby wyjechać z Warszawy, to troszeczkę inaczej wygląda, ale też nie najgorzej. Natomiast jeszcze mieliśmy zobaczyć sobie Kraków. Kolejne miasta w kolejnych dniach będą do nas dołączały. Jeżeli chodzi o Kraków, to dojazd do centrum teraz ze Skawiny 42 minuty, z Liszek 28, od strony Michałowic 44, od strony autostrady, obwodnicy Krakowa, zwał jak zwał, 32 minuty, od strony Lubożycy 47, najdłużej wjeżdża się od strony Wawrzeńczyc jakieś 60 minut. Korkometr Krakowa to czwóreczka. Teraz inne miasta, czyli Gdańsk, ale też Warszawa i Kraków pojawią się u nas później. Ważna polityczna historia tego poranka, opisywana teraz na stronie głównej Onetu, dotyczy Mateusza Kijowskiego, szefa Komitetu Obrony Demokracji. Ujawniliśmy wczoraj, że Mateusz Kijowski przez ostatnie miesiące wystawiał faktury jako kot swojej własnej firmie. I przyznaje w swoim oświadczeniu, które zostało wysłane o 3 nad ranem, że zanim w jego życiu zdarzył się kod, pracował jako informatyk. Jak każdy, wniosłem do ruchu swoje doświadczenie, umiejętności i zawód. Kod wypełnił niemal całe moje życie. Dzień dzieliłem między kodem na ulicy, a kodem w komputerze. Od samego początku dla kodu najważniejsza była jego internetowa sprawność i bezpieczeństwo. Moja spółka, pisze Kijowski, zaczęła świadczyć usługi na rzecz ruchu. Nigdy nie była to pensja, co najwyżej zwrot kosztów części ponoszonej pracy. Jestem w stanie rozliczyć się z każdej złotówki i każdej godziny poświęconej dla kodu. Być może zabrakło mi doświadczenia i ostrożności, ale zaręczam, że nie ma w tej sprawie nieuczciwości. To jest najważniejsze zdanie tego oświadczenia. Natomiast problem polega na tym, że można znaleźć dużo takich wypowiedzi w sieci Mateusza Kijowskiego, kiedy Mateusz Kijowski mówi, że całe jego życie to jest kod, a finansuje go tylko i wyłącznie rodzina. Teraz się okazuje, że było kilka faktur wystawianych przez kod z pieniędzy, które trafiały do kodu od różnych ludzi, którzy chcieli, żeby kod się rozwijał, rósł w siłę i był jakąś tam opozycją dla Prawa i Sprawiedliwości, i te faktury były na tę samą kwotę, bo podobno umówiono się na ryczałt. Było ich kilka i teraz pojawia się sporo niezręczności. Taki kolejny po Ryszardzie Petru prezent dla Prawa i Sprawiedliwości, który może siedzieć, zacierać ręce i mówić: opozycjo, dobij się sama. Jeżeli chodzi o to, jakie problemy ma z kolei partia rządząca, pierwsza dama może zablokować reformę edukacji, to dzisiejszy fakt, jego pierwsza strona, ale o tym, że wcale nie jest tak prosto rozwalić polską szkołę, pisze też Wyborcza. PiS zostaje sam w sprawie likwidacji gimnazjów. Szach dla rządu. Jeżeli prezydent nie rozpisze referendum w sprawie gimnazjów, wniosek o nie złoży Związek Nauczycielstwa Polskiego razem z partiami opozycyjnymi i organizacjami pozarządowymi i to jest potężny kłopot dla władzy. Natomiast szukają pocieszenia. Dzisiejsza Rzeczpospolita mówi, że na giełdzie po tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, może pojawić się także i Hossa. Odbudowa zaufania, więcej inwestorów i debiutów to główne wyzwania dla nowego szefa GPW.
wreszcie został znaleziony. Dziennik Gazeta Prawna publikuje dzisiaj rozmowę Rigamonti z Górskim, nasz bohater poniedziałkowy, człowiek, który zdecydował się w sieci przygotować specjalny serial Ucho Prezesa. To on podobno już nie jest premierem, ale jest teraz prezesem Centrum Sterowania Światem z ulicy Nowogrodzkiej. Artur Górski u nas w poniedziałek, będzie okazja z nim o tym nowym przedstawieniu porozmawiać. Z innych rzeczy, przegląd sportowy, trochę kontuzji na skoczni, ale decydujące starcie w Bischofshofen. Polsko-norweski bój o triumf. Po upadku i dramatycznym loteryjnym konkursie w Innsbrucku Kamil Stoch jest poobijany, ale się nie poddaje. I jeszcze jedna gazeta, której nie mam tutaj w naszym mobilnym studiu, ale obiecuję, że do niej zajrzymy sobie już później, kiedy będziemy w Studio Onet kilka pięter wyżej. To jest Polska The Times, która dzisiaj publikuje... Proszę, Mateusz... Dominik, przepraszam cię bardzo, widzisz. Kijowski mi wszedł do głowy i teraz będzie... Wszyscy dzisiaj będą Mateuszami. Kolejna historia, o której będziemy mówić, to jest historia z Polski The Times. Z pierwszej strony wywiad z Mateuszem Morawieckim, człowiekiem, który w rządzie odpowiada za finanse, za skarb, za wszystko właściwie, za całą kasę polskiego państwa. I on mówi, nam się zarzuca, że my jesteśmy tacy nieestetyczni, że nasze kadry są takie nieestetyczne. Przepraszam bardzo, to nie jest łabędzi śpiew, naprawianie Polski. I mówi tam rzecz taką, że... by się przygotować na rządy Prawa i Sprawiedliwości dłużej niż na najbliższe, no teraz to już właściwie 3 lata, bo oni będą rządzili przynajmniej 3 kadencje. Zdaje się, że prezes może nie wytrzymać tak długo w polityce, bo w życiu niech żyje nawet i 300 lat, ale może to być ciekawy czas. Mateusz, Boże. Niech będzie Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki zapowiada tak długie rządy i mówi, żeby się nie czepiać ich, bo oni dają nową perspektywę zupełnie nowym grupom społecznym i dzięki temu przynajmniej 3 kadencje będą ich. Jestem ciekaw, jak na to zareagują nasi dzisiejsi goście. Najpierw Borys Budka, Platforma Obywatelska, a później Jerzy Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pracujemy nad tym, żeby 15 stycznia, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie się rozkręcała na ulicach polskich miast, żebyście mogli zobaczyć wydanie specjalne Onet Rano poświęcone temu, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zresztą dziś będzie okazja z Jerzym o tym porozmawiać. Gdybyście mieli jakieś pytania do niego, w ogóle do naszych gości, wysyłajcie je najszybciej jak się da, używając hashtagu Onet Rano i na Facebooku, i na Twitterze. Błyskawicznie będziecie mogli się zaczytywać w samych siebie, oglądając poranne Onet Rano i na Facebooku, i na stronie głównej Onet, i w aplikacji Onetu, i właściwie wszędzie, gdzie tylko można to zobaczyć, niezależnie od urządzenia, na którym to oglądacie, czy to jest tablet, czy to jest telefon, czy to jest telewizor. Szczególnie, że od poniedziałku wracamy do Zoom TV o godzinie 18:00 Obywatel Kuźniar, czyli the best of porannych naszych rozmów. Przy okazji w poniedziałek spotykamy się z człowiekiem, który ma ucho prezesa. Górski porywa się na satyrę związaną z prezesem i to nawet fajnie wychodzi. Będzie to internetowe. Myślę, że będzie to jedno z internetowych wydarzeń 2017 roku. Borys Budka, na co dzień maratończyk, od święta polityk Platformy Obywatelskiej, jest już naszym gościem. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak na maratończyka przystało, szybciutko rozebrany, szybciutko zapakowany do mobilnego studia i możemy ruszać. Zdziwił się pan wczoraj, że Kijowski daje kolejny prezent PiS-owi? No, smutna sprawa. Myślę, że Mateusz Kijowski sam powinien dokładnie to wyjaśnić, bo dla wielu osób działalność społeczna to działalność społeczna i myślę, że niektórzy mogą czuć się zawiedzeni, ale pozwólmy mu, widziałem, że gdzieś tam oświadczenie tak, było. Wydał oświadczenie, że tak naprawdę może to wyglądać niezręcznie, ale on może się rozliczyć z każdej złotówki. I ja mam z nim taki problem, że on powtarzał, że właśnie robi to społecznie, utrzymuje jego rodzina. I aż wezmę sobie to oświadczenie jeszcze raz w ręki, on mówi tam taką rzecz, jako dojrzały facet, że być może zabrakło mu doświadczenia i ostrożności. On nie jest w kodzie, nie jest na ulicy, nie jest na wojnie z PiS-em od wczoraj. No. No i to niestety, ale przez, myślę, przeciwników kodu będzie wykorzystywane właśnie, żeby podważyć ten bardzo fajny, oddolny ruch. No i niestety myślę, że Mateusz Kijowski ma duży problem, a kod musi znaleźć jakąś formułę działania, co w tej chwili będą robić, a jeżeli Mateusz Kijowski deklaruje, że rozliczy każdą złotówkę, to powinien to zrobić właśnie dla dobra tej sprawy, dla dobra tych ludzi, którzy bezinteresownie od wielu miesięcy wychodzą na ulicę, protestują, robią to w sposób bardzo grzeczny, czytelny, transparentny, no i tak powinna działać organizacja społeczna. I kolejny prezent dla Kaczyńskiego, tak sobie myślę, po Petru, prawda? Znaczy, no niestety bywa tak, że ten jak to mówią niektórzy, timing jest wyjątkowo niefajny, bo zamiast rozmawiać o tym, co
wydarzyło się na sali kolumnowej, zamiast rozmawiać o tym nowym zjawisku kworum na słupa, jak to nazwaliśmy w mediach społecznościowych, musimy jako opozycja tłumaczyć pewne działania niektórych liderów, co oczywiście no, gdzieś musi ogniskować opinię publiczną nie na najważniejszych sprawach. To jest ważne oczywiście, natomiast to są wątki poboczne, które to są niby wątki poboczne, tylko cały czas mówimy o tym, że ten kontekst, w którym to się pojawia, tak? Podejmujecie jakąś wojnę, okupujecie salę sejmową, jesteście tam, żyjecie zwał jak zwał i okazuje się, że to są takie strzały, które no nie są morderstwem, ale mimo wszystko wyglądają wizerunkowo, a wizerunkiem się dzisiaj prawie wszystko wygrywa lub przegrywa, wyglądają słabo. No, no niestety to są właśnie rzeczy, którym nie da się zaprzeczyć, że tego typu wpadki powodują, że gdzieś tam podważa się zaufanie. A dla mnie zaufanie to rzecz najważniejsza w polityce i wiemy, jak dużo musimy zrobić, żeby to zaufanie odbudować. Wiemy, jaką pracę musimy wykonać gdzieś w powiatach, gminach, spotykając się z ludźmi. No i później niepotrzebne wpadki niektórych liderów powodują, że niestety, ale trudno czasem będzie to jest to trudne do wytłumaczenia. Oczywiście i pan Petru, i pan Kijowski muszą to zrobić osobiście. Nie jestem rzecznikiem tych ugrupowań, ale zgadzam się, że to wpływa na całą opozycję. Nie, albo Petruś jest, wygląda na gościa, który podobnie jak, nie wiem, może jest dłużej w polityce niż Kijowski, ale powiedzmy, że dla nich to jest jakieś nowe wydarzenie. I oni popełniają takie szkolne błędy trochę, no. Czy no wychodzi niedoświadczenie niestety, znaczy samo deklarowanie bycia liderem czegokolwiek nie zmienia faktu, że doświadczenie nabiera się latami, że jednak polityka wymaga tego, by oczy mieć dookoła głowy, by dwa razy zastanowić się, zanim się coś powie, zanim się coś zrobi, bo nawet rzeczy prywatne wpływają bardzo mocno na wizerunek polityka i dlatego tak ważne jest, żeby no, zamiast takiej niepotrzebnej gadaniny po prostu pracować i na liderowanie pracuje się latami, a doświadczenia w polityce nie da się zdobyć tylko przez okres kilkunastu miesięcy. Mijamy Sejm teraz i zastanawiam się, czy macie już wreszcie jakiś pomysł na to, co zrobić po 11? Czy doprowadzicie do tego swoją nieustępliwością, że będą dwa Sejmy? Czy najgorsze, co mogłoby być, to to, żeby PiS powtarzał ten manewr z sali kolumnowej przy okazji następnych głosowań, bo jak widzimy, jest tak dużo wątpliwości, przez tyle dni nie można było nawet ujawnić zapisu, już teraz nie dziwimy się dlaczego. Absurdalne tłumaczenia, zaginiony marszałek Sejmu, który raz jest, raz go nie ma, zwalanie jeden na drugiego, czemu nie da się tego udostępnić. Chciałbym, żeby ten protest zakończył się normalną rozmową z marszałkiem Kuchcińskim. Ale w prezydium Sejmu, liderzy i on, Schetyna, tak, Petru znaczy, i on? Formuł jest bardzo dużo. Jest prezydium Sejmu, jest konwent seniorów. To są takie ciała, które na co dzień zajmują się tym, jak Sejm ma być zorganizowany. Ale to jest rozmowa o tym, co wy chcecie, żeby on zrobił? On to już wie, myślę. Poza tym on nie jest decyzyjny. No. Znaczy, no, to jest duży problem marszałka Kuchcińskiego. To jest w ogóle duży problem w tej chwili w Polsce. Udawanie, że najważniejsze osoby w państwie o czymkolwiek samodzielnie decydują. To jest jedno wielkie, niestety nie bójmy się nazywać, oszustwo. I od samego początku, czyli od listopada ubiegłego roku, kiedy rząd był formułowany w ten sposób, że kandydatka na premiera poszła na zasłużony urlop, a na Nowogrodzkiej omawiano wszystko tylko bez pani przyszłej premier, pokazuje, że tak naprawdę już nie ma pan poseł Kaczyński żadnych hamulców, jeśli chodzi o to udowadnianie, że to on jest tym pierwszym. No, i teraz tak jest w Sejmie, że tak to będzie wyglądało. Nie? No, to jest człowiek, który trzyma wszystko w jednej ręce i koniec. No. No niestety, natomiast w Sejmie musimy rozmawiać i no, nie może być tak, że z jednej strony mówi się, że opozycja wychodzi na ulicę i protestuje, a z drugiej strony te demokratyczne, parlamentarne zasady są łamane. I tutaj jest szansa na jakieś porozumienie, ale tylko jeśli ta większość sejmowa będzie chciała rozmawiać. Boję się, że pójście na zwarcie to jest niestety pomysł Kaczyńskiego na to, jak prowadzić politykę najbliższych miesięcy. Jeśli skuteczne, no w polityce ważne jest, żeby być skutecznym, więc jeżeli on wygrywa, a tak naprawdę nawet jeżeli nie robi nic, to sama opozycja robi mu prezenty, no to tak się to kończy. Ale myślę o tych nagraniach, które zostały ujawnione. Jeden z widzów, który w opisie swoim ma wyraźne zaznaczenie,
znaczenie, że on popiera PiS, popiera politykę Andrzeja Dudy i tak dalej, i tak dalej. Zwykle patrzę, kto do mnie pisze. Wysłał mi link pokazujący te nagrania z sali kolumnowej ujawnione wczoraj przez Straż Marszałkowską. Wy mówiliście, że was nie wpuszczano, prawda? Ale to widać w protokołach, że było kilka osób, które Agnieszka w pewnym Pomaska, momencie między innymi, zostały wpuszczone. Jan Grabiec między innymi wchodzi, robi coś z telefonem i wychodzi. Więc pytanie moje jest takie, czy wy mogliście tam wreszcie wejść, czy nie? Tylko można było wejść przez chwilę głównym wejściem, gdzie dalej było zablokowane. To widać świetnie na... Znaczy dalej stały krzesła i posłowie PiSu. Tak, i nie dało się zgłosić żadnego wniosku formalnego. Nie dało się wziąć aktywnego udziału w obradach. To było Ale widać w głosowaniu na już można by było wziąć to udział. To było tak? widać na filmikach, tylko no, najpierw zgłaszamy wnioski formalne o sprawdzenie kworum, czyli coś, co jest podstawą, żeby stwierdzić, czy są posłowie, czy nie ma. Marszałek udaje, to wszystko jest w protokołach, które były przed świętami ujawnione, w stenogramach zapisane i nagle marszałek nie dostrzega żadnego z posłów opozycji na tej sali, no czyli można się zastanowić, bo was zasłaniają posłowie PiSu, no. Tak na tym filmie widać, no, wyraźnie. No to można było brać udział. Odpowiedź, panie redaktorze, na szczęście nasuwa się sama. Zresztą, czyli, że mogliście wejść, ale nie mogliście głosować, tak? Można było wejść przez chwilę i tylko do pewnego miejsca na sali. Tak naprawdę, no to do tych większe prawa na tej sali miały słupy. Czyli słupy, czyli osoby, mamy tam radnego PiSu, mamy tam inne osoby, które po prostu znalazły się na tej sali, zajmowały miejsca przeznaczone dla posłów. I najważniejsza rzecz, która wynika z tego monitoringu, że tam po prostu te głosy były liczone, no, moim zdaniem na chybił trafił. I co teraz z tym można zrobić? Prokuratura? W każdym normalnie funkcjonującym kraju to byłaby prokuratura, ale przypomnę, że ona jest ziobrowa. No wiem, ale nawet jeżeli jest ziobrowa, a wy to, z tym nie pójdziecie do prokuratury, to sobie zabierzecie... Myśmy złożyli zawiadomienia do prokuratury odnośnie samego przebiegu tego postępowania. Druga rzecz to byłby Trybunał Konstytucyjny, dlatego że każda ustawa, w tym ustawa budżetowa, jest kontrolowana, może być kontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny. No i teraz widzimy tak naprawdę, na czym polegał nie plan Morawieckiego, tylko plan Kaczyńskiego. Dlatego zdemolowano Trybunał Konstytucyjny, a później finalnie wsadzono tam nominantów partyjnych, by na takie okoliczności, gdzie jest spór pomiędzy opozycją, spór co do legalności działań władzy, ten Trybunał był sparaliżowany. Bo przypomnę, że na czele Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili stoi osoba, która no, została wybrana w wyjątkowo niekonstytucyjnej procedurze. I tak naprawdę można się zastanawiać, czy budżet jest legalny, czy to się nie odbije na portfelach Polaków. A nie jesteście w stanie zebrać jakiejś grupy posłów, która może poskarżyć się do Trybunału Konstytucyjnego na to, że waszym zdaniem budżet, jedna z najważniejszych w kraju ustaw, jest przyjęty niezgodnie z konstytucją? Oczywiście, jeżeli to kiedy będzie, to zrobicie? No, jak będzie budżet uchwalony, bo przypomnę, że w tej chwili budżet jest w Senacie. No i udowodniliśmy. Senat wczoraj bez poprawek. Na razie komisję. Natomiast na najbliższym posiedzeniu Senatu chyba przyjmą ten budżet, no i wtedy jak prezydent podpisze, bo jeszcze jest oczywiście prezydent, który wybijając się... Powiedział pan to z nadzieją, że może on tego jednak nie podpisze, no. Znaczy, to proszę zwrócić uwagę, że to jest taka sprytna gra, że nagle ale prezydent ustawa o zgromadzeniach wysłał do Trybunału. No tak, do Trybunału, który najpierw w sposób nielegalny starał się powołać swojego nowego prezesa, więc to też jest znamienne. Ale wróćmy do tej procedury. Aha. I później opozycja ma czas, żeby zaskarżyć ten budżet. Myślę, że w kolejności będzie tak, że najpierw będzie zaskarżona ustawa, która dała podstawy niekonstytucyjne naszym zdaniem do wskazania pani sędzi Przyłębskiej jako osoby, która teraz jest prezesem Trybunału, a naszym zdaniem nie jest. No i oczywiście ten budżet, tylko zwracam uwagę na co, że Trybunał wiele razy mówił o procedurach, wiele razy mówił o tym, w jaki sposób należy procedować nad prawem i PiS to permanentnie łamie od początku tej kadencji. Najgorsze, co może być, to nawet gdyby Trybunał przyznał rację, to przecież orzeczenie Trybunału, jak wiemy, nie musi być przez panią premier publikowane. Tak naprawdę nawet jeśli... Tego Trybunału też nie będzie publikowane, no ja już przestanę wierzyć w cokolwiek. No. Znaczy, ja przestałem wierzyć w te mechanizmy demokratyczne od pierwszych dni rządów. Natomiast ostatnio jeden z naszych gości powiedział, że całej sytuacji wokół Trybunału winna jest Platforma, za co pan też przepraszał, bo otworzyła furtkę
a PiS otworzył sobie bramę, więc pozwoliliście na to. Pan akurat w tym Trybunale był najbardziej widocznym posłem Platformy Obywatelskiej, próbował o to walczyć, więc trochę im pozwoliliście na to. Ale to był błąd, który został przez Trybunał naprawiony, zweryfikowany na nasz wniosek. Myśmy przeprosili i tak wygląda w demokratycznym, normalnym państwie, że jeżeli ktoś popełnia błąd, to jest inny organ, który ten błąd wskazuje, ocenia, mówi, czy coś było zgodne z konstytucją, czy nie. I tym nas właśnie tej różnicy należy szukać tutaj, że Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem, które ceni te mechanizmy trójpodziału władzy. Myśmy zaskarżyli własną ustawę po to, by Trybunał sprawdził. I Trybunał sprawdził, powiedział, popełniliście Państwo jeden błąd w przepisach przejściowych, wybraliście dwóch sędziów na zapas, nie mogliście tego robić. I po tym orzeczeniu, które zostało opublikowane, gdyby prezydent Duda poczekał kilka godzin i dostosował się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a sam nie bawił się w sędziego, to sprawa byłaby załatwiona. PiS rzeczywiście wykorzystał pretekst po to, by przeprowadzić atak na Trybunał. Same prezenty, no. Atak na Trybunał był przygotowany w 2007 roku, tylko wtedy nie zdążyli, dlatego, że padł rząd. To rzeczywiście wyglądało. Natomiast myślę sobie też o dzisiejszym wywiadzie Morawieckiego, który mówi, że by się przygotować na to, że PiS będzie u władzy przynajmniej 3 kadencje, że oni otworzyli się na ludzi, o których wyście przez całe lata swoich rządów nie pamiętali, o których żeście nie dbali i może nieestetycznie wyglądają ich kadry, ale to nie jest łabędzi taniec polityka. Znaczy, boję się, że taką wypowiedzią to pan wicepremier Morawiecki już tych odstraszy inwestorów na najbliższe kilkadziesiąt lat, bo jeżeli rządy PiS miałyby trwać kilka kadencji, to nikt normalny nie zainwestuje w Polsce, w kraju, gdzie podczas jednej nocy można zmienić prawo, gdzie nie działa Trybunał Konstytucyjny, gdzie ośrodek decyzyjny jest bądź nocą na Nowogrodzkiej, bądź na Żoliborzu w umyśle jednego człowieka. I mówi, trzy kadencje to już Kaczyńskiego nawet nie będzie. Wie pan, przyjdzie taki moment, kiedy jego nie będzie. Zostanie Morawiecki, Brudziński. Pan premier Morawiecki z jednej strony jest osobą doświadczoną w biznesie, ale z drugiej strony to jest przykładem, że niestety, ale doświadczenie w biznesie nie przekłada się na to, co robi się w polityce, w gospodarce. Dla mnie wskaźnikami, jak Polska rozwija się pod rządami PiS-u, są wskaźniki ekonomiczne. I oczywiście bardzo dobrze jest, że państwo dba o osoby najuboższe. Mhm. Ale przypomnę, że program 500+, nie był dedykowany zdaniem PiS-u na początku osobom najuboższym, tylko miał być programem, który wspiera demografię. Trzeba się zastanowić. Po drugie, ale przemysł motoryzacyjny wsparł bardzo. Milion samochodów przyjechało w ostatnim roku do Polski. Tylko znowu, gdybyśmy szli tym rozumowaniem gospodarczym pana premiera Morawieckiego, to należałoby się zapytać, samochody skąd były i jaki przemysł został w tym wspomagany. Czyli mamy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który mieszka w Berlinie. Właśnie. Mamy teraz wspomaganie przemysłu niemieckiego. Myślę, że pan premier Morawiecki po zakończeniu tej burzliwej kariery z powrotem może zajmie się działalnością bankową i tym razem nie dla Hiszpanów czy Włochów, Portugalczyków, ale być może dla niemieckiego banku. Może wszystko już będzie polskie, naprawdę. Może w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę, jedziemy samochodem, można kierowców zapytać, ile kosztuje OC. Tak, OC, prawda? Kosztuje sporo. Sporo. Mówimy o bankach, można zapytać, ile kosztuje prowadzenie w tej chwili rachunków bankowych czy opłaty w bankach. Więcej niż kiedykolwiek. To za wiele widać. Rzeczy trzeba zapłacić, za które się do tej pory nie płaciło, dlatego że jest podatek bankowy. No. Tak, i to jest to, że trzeba, w gospodarka nie jest na próżni. Żeby dać komuś, trzeba zabrać. I teraz, ale proszę zobaczyć, przetrzymują VAT i księgowo im się zgadza. Troszeczkę sprawili, że ten VAT jest mniej kradziony i nagle się okazuje, że dochody budżetowe, o których oni mówili, że będą uszczelniać system, w wielu miejscach im się to udaje. No, ja trzymam kciuki, jeżeli chodzi o uszczelnianie dochodów budżetowych, jeżeli one mają polegać właśnie na tym, że nie będzie podnoszonych podatków, ale będzie lepiej ściągane to, co jest do ściągnięcia. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z wyjątkowym podnoszeniem podatków, jeśli chodzi o rządy PiS-u, bo premier Morawiecki jednocześnie dba o rozwój, ale zajmuje się również podatkami, w związku z czym to też rzecz niebywała, skupienie i kwestii fiskalnych i rozwojowych w jednym ręku. Ale to jest decyzja
rządzących, w to nie wchodzę. Natomiast gospodarka niestety ma to do siebie, albo stety, że nie poddaje się naciskom polityków. Proszę zwrócić uwagę, że podatek bankowy, w ustawie jest taki wprost zapis, że nie wolno przerzucać tego podatku na klientów. Tak. Nie ma czegoś takiego jak nieprzerzucanie podatku na klientów. Widzimy, co miało być w podatku tym od marketów tak zwanych. Tak samo, to jest wszystko niestety tak, że omnipotencja prawa, wiem, że słowo niepopularne. Były minister sprawiedliwości może tak przeklinać. Żona ogląda i powiedziała, że mam tego nie używać i znowu jej podpadnę. No i natomiast ta wszechwładność prawa, ona może być na papierze. Natomiast ona nie jest tak, znaczy nie da się tego tak zrobić, że zapiszemy coś w ustawie i to będzie funkcjonować, bo po prostu jeżeli się za bardzo dokręci śrubę podatkowo, to podatnicy uciekną za granicę. Jesteśmy w Unii Europejskiej, bardzo łatwo przenieść działalność gospodarczą gdzie indziej i to widzimy. Natomiast kadry. Znaczy ja gratuluję panu Morawieckiemu poczucia humoru, bo jeżeli pana Misiewicza traktować poważnie jako ten wzór kadr Prawa i Sprawiedliwości. Ale przyzna pan, że to jest bardzo wierny człowiek, a wierność w biznesie to też jest ważna cecha. No. Tylko najpierw muszą być umiejętności. Znaczy, no, ktoś, kto nadzoruje spółkę strategiczną, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury obronnej, czy też wyposażenia wojska, nie ma żadnego doświadczenia, to jest kpina z Polaków. Kiedyś musi to doświadczenie zyskać. Mamy świetne twarze, bo mamy przecież pana posła Krasulskiego, kolegę prezesa, o którym się gazety rozpisują. Silny człowiek. Widziałem, jak wczoraj traktował reporterkę Polsat News. Silny, mądry kilku człowiek. Dni. Mamy pana Piotrowicza, symbol tego, że to PiS decyduje, kto był dobry w PRL-u, a kto nie. No to jest hipokryzja. I oczywiście, jeżeli i mamy tysiące osób, które gdzieś w Polsce teraz bez przygotowania zaczyna pracę. Zaczyna pracę w spółkach Skarbu Państwa. Wie pan, że każda partia polityczna spłaca swoją kampanię czasem stanowiskami. Platforma, PSL, Sojusz Lewicy Demokratycznej. To tak wygląda. I on sobie zdaje z tego sprawę i pan sobie też z tego zdaje sprawę. I on sobie nawet zdaje sprawę, że może estetycznie oni są gorsi niż wasi, ale po prostu tak to działa. No, taka jest polityka. Gdybyśmy mówili tylko o estetyce, to bym się nawet nie bał. My mówimy o kompetencjach, o tym, że na przykład w największej spółce energetycznej w Polsce w Radzie Nadzorczej zasiada pani, która tylko zasłynęła z tego, że najważniejszemu politykowi PiS pożyczała pieniądze. No umówmy się, jeżeli tak ma wyglądać spłacanie długów wyborczych, to państwo PiS nie zdaje egzaminu i można zaklinać rzeczywistość. Nie, natomiast jeżeli położą gospodarkę, a przy takich kadrach jest to prawdopodobne, to niestety może się okazać, że ta naprawa, prawa to jedno, ale gospodarkę będziemy naprawiać jeszcze długie lata. Zawsze sobie postanawiam, że jak będzie budka, to będziemy rozmawiać tylko o biegach maratońskich i tylko o biegach maratońskich, albo o sporcie. To następnym razem, panie redaktorze. Cały czas 20 to się umawiamy i nie będzie nic o polityce, dokładnie. Tylko będziemy gadać sport, o bieganiu. Sport i sport. To za chwilę może, jak pan podjedzie, to gdzieś tam się spotkamy w trochę innym stroju, to mnie podrzucicie. A teraz jak zawsze dziękuję. Ja też dziękuję bardzo za spotkanie. Jerzy Owsiak już za chwilę. No i nie musiałem odśnieżać na szczęście. Nie, no broń Boże. Było. Dziękuję. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dobrego, do zobaczenia.